Witam serdecznie. Dziś Wam pokażę, jak zrobić idealną wątróbkę wieprzową, miękką, i ona będzie z cebulką. Taki klasyczny przepis, bardzo prosty, bazowy, ale chodzi o to, że nie każdy potrafi zrobić tak, żeby ta wątróbka była naprawdę miękka, taka jak powinna być w środku. Więc zaczynajmy. Ja tutaj mam około kilograma wątroby wieprzowej. To są, u mnie ogólnie to są dwa płaty, ale tak, ona już jest umyta. Wykroję, jak to widzicie w środku, takie tutaj macie takie żyłki. Tego się pozbywam. I teraz co? Teraz musimy ją pokroić. Jeszcze to sobie na połowę przetnę, bo widzę, że takie mi wychodzą takie dwie połówki fajne. I są dwa sposoby, żeby pokroić tą wątrobę, i też są dwa sposoby smażenia. Ja to robię tak, jak się nauczyłem i jak po prostu w dzieciństwie jadłem, czyli będę je kroił, tak, będę kroił takie słupki. Zobaczcie. Jest to bezpieczniejszy sposób z tego względu, że ona jest dosyć gruba w środku. Tak to wygląda. I jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ją po prostu przeciągniecie i będzie w środku jak sucha, jak wiór. Drugi sposób to jest skrawanie cienkich płatków. Ja tak w dzieciństwie nie jadłem, ja zrobię Wam tak, jak ja jadałem i jak było zawsze naprawdę pysznie. W miarę możliwości starajmy się na równe grubości kroić tą wątrobę, żeby nam się w miarę równo smażyła. Ale to smażenie będzie bardzo krótkie. Zaraz zobaczycie. Następnie wątrobę zalewam mlekiem. Zwykłym mlekiem. Wystarczy. I w ten sposób wkładam do lodówki. Do lodówki wystarczy tam z półtorej godziny. Ona dostanie troszeczkę delikatniejszego koloru i ten smak nie będzie aż tak mocno wyrazisty. No, spróbujcie z tym mlekiem, bo naprawdę, kurczę, robi to różnicę, jeżeli zrobicie z mlekiem lub bez mleka. I co najważniejsze, będzie bardziej delikatna jeszcze w środku. Więc widzimy się za jakąś tam godzinę, półtorej, dwie i zrobimy to dalej. Minęło półtorej godziny, wątróbkę wyciągnąłem z lodówki. I teraz idę to odlać przez durszlak i ona mi ocieknie, a w tym czasie przygotujemy sobie dodatkowe składniki, które będą nam potrzebne. Teraz mam tutaj takie cztery większe cebule. Tutaj mi tutaj ocieka ta wątróbka, ja ją jeszcze przelałem wodą, żeby było dużo mleka na niej. Ona sobie tutaj ocieka, a ja pokroję te cebule w piórka. Mam jeszcze tutaj cztery gruszki. Zrobię sobie to jeszcze z gruszką. Tak trochę odejdę od takiego standardowego przepisu. Będzie to tylko z gruszką, nic więcej tam nie będę dodawał specjalnie. Ale gruszki sobie za chwileczkę obiorę, jak będę smażył wątróbkę, i pokroję sobie na mniejsze kawałki. To Wam pokażę już, jak to będę miał ogarnięte na jakimś tam talerzu, jak będę to wrzucał do cebuli. Ok, no i teraz co? Mam już tutaj tą wątróbkę. Ja tylko ją wmącę. Tak. Pokręcam, pach, wykładam sobie na deskę, bo chcę Wam pokazać, jak to będzie wyglądało, ale można od razu wrzucać na patelnię, na mocno rozgrzany tłuszcz. Smażymy na smalcu, no bo wątróbka wieprzowa, no to też ten smalec by musiał być, bo to będzie dużo lepiej smakowało niż na czymkolwiek innym, jakimś oleju czy maśle klarowanym. Najlepiej smalec. Tak się kiedyś robiło i tak myślę, że jest najlepiej. Zwykła mąka pszenna. Ok, i to jest taka porcja u mnie na jedną patelnię, więc już idziemy to smażyć. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Więc tak, smalec musi być porządnie rozgrzany i układamy od razu na nim wątróbkę. I to musi być szybki proces. Więc smalec naprawdę mocno rozgrzany.
I taką wątróbkę smażymy z każdej strony po minucie. I ukryjcie takie grube plastry jak ja. Minuta z każdej strony. Ona ma być w środku al dente, ona ma być taka krwista, soczysta w środku. Bo my ją jeszcze będziemy dusili. To jest mega istotne. Zobaczcie z jaką dokładnością ja to robię. Nawet sobie minutki włączyłem. No i dobra. Minuta minęła. Przewracam wątróbkę. Jak nie macie takiej pęsety, dwa widelce. Najlepiej, najszybciej. Aha, jeszcze jedna. Ktoś wam powie, że wątróbka wieprzowa strzela. To nie oglądajcie już takich filmików, takich relacji, bo strzela drobiowa, a ta fajnie się zachowuje, nawet przy bardzo wysokich temperaturach. Odpalam następną minutę. Minęła kolejna minuta. Ściągam wątróbkę z ognia, z patelni. Ok. No i ja już tu mam przygotowaną następną taką deskę z wątróbką i smażę następną część. To jest jeden z szybszych obiadów, jakie można sobie po prostu przygotować. Muszę wam powiedzieć, że już w tym momencie obieram gruszki i za chwileczkę będę je miał pocięte na drobne kawałeczki. To jest bardzo ważne, żeby to już mieć przygotowane. Minęła kolejna minuta. Ściągam resztę wątróbki. Na to co wysmażyliśmy, wrzucamy od razu cebulę. Podsmażamy. No i zobaczcie, tak mi się podsmażyła cebulka i teraz dodaję gruszkę. Jeżeli macie gruszkę mniej dojrzałą, dodajcie ją szybciej. Nawet z cebulą jeszcze taką surową, nie podsmażoną. Jeżeli macie tak mocno dojrzałe gruszki jak ja miałem, bardzo mięciutkie, fajniutkie, no to dodajecie je trochę później. Teraz razem to jeszcze wszystko smażymy. Tą cebulę zasadniczo można teraz przykryć tą gruszką, niech ona się trochę tam udusi i za chwilę dodamy tam wątróbkę, ale to dopiero za chwileczkę. Chcę wam pokazać, bo to jest bardzo ważne, jak ta wątróbka wygląda teraz jeszcze przed duszeniem w środku. Zobaczcie, ona powinna być krwista w środku. Widzicie jak ona jest? Ona jest czerwona, jest krwista, jest miękka. Dopiero teraz, na tym etapie, kiedy ją dodamy do cebuli i będziemy to razem dusili, ona dopiero będzie w środku dobrze już wtedy uduszona. Dlatego będzie miękka. Jeżeli byście długo ją smażyli i ona już w środku była dobrze zrobiona, już by nie była krwista, no i byście dodali do cebuli, no to tylko bardziej byście ją wysuszyli i to by po prostu efekt był mierny, tego naprawdę kiepski. Więc tak to powinno wyglądać w tym momencie, zanim to jest dodane do cebuli. Za chwileczkę to dodamy i będziemy razem dusili, tylko chwileczkę jeszcze, niech ta cebula się tutaj mi podsmaży z gruszką. Okej, okay. Jak to wygląda? O, gruszka już jest dużo bardziej miękka, już się zaczyna powoli rozkładać na brzegach, o to chodzi. Teraz dokładam wątróbkę. Muszę to wszystko wymieszać. No i ja to jeszcze przykrywam i będę to jeszcze dusił tak około 10 minut. Tak pod przykryciem, dobrze to widzicie, po prostu dusimy to. I wtedy na pewno wątróbka będzie mięciutka. Ja wam już to za chwilę zademonstruję, ale przeniosę sobie kamerę na stół i tam skończymy to po prostu
testem, jak ona smakuje i jak wygląda. Aha, właśnie, ważna rzecz. Ważna rzecz, bo ja to nagrywam. Nie solimy, ale pieprzu trzeba już dodać. Jeszcze na sam koniec tutaj dodam majeranku, więc może tej kamery jeszcze nie przenoszę. To nawet nie będzie trwało całych 10 minut. Zaraz będzie to pyszniaste. Co warto zrobić do takiego dania? Warto dodać majeranku. Garść majeranku. I ten majeranek właśnie na sam koniec, bo jeżeli go dodacie tam w połowie i dodacie go za dużo, może się zrobić to wszystko gorzkie. Tak to wygląda. Dobra, jeszcze chwilę to przykryję i można podawać na stół. No i oto nasza wątróbka jest gotowa. Zobaczcie, ona jest z sosikiem. Cebula jest bardzo delikatna. Wezmę sobie tutaj wątróbkę, bo to jest najważniejsze, żebym ja wam pokazał, jak ta wątróbka w środku wygląda. Mniej istotna jest teraz ta cebula, która jest bardzo dobra, to wiadomo. Zobaczcie, tak ona wygląda, zaraz zobaczycie w środku. Widzicie w środku, jaka ona jest soczysta, zobaczcie. Nie jest żadna czerwona, jest mięciutka. Naprawdę coś wspaniałego. Pycha. Tylko o jednej rzeczy zapomniałem. Jak już będziecie mieli na talerzu, to trzeba ją posolić. Nie wcześniej. Właśnie będzie już to na talerzu z ziemniakami, wtedy ją sobie posolicie i będzie idealnie. Jeśli tak przygotujecie wątróbkę, to ja wam gwarantuję, że wszyscy ją pochwalą, bo jest naprawdę przepyszna, mięciutka i delikatna w środku, taka jak powinna być. Ja was pozdrawiam i do zobaczenia.